Dobra, lecimy eksplorować ukryte tylko, miasto. Że nie wiem, jak się nazywasz. Przepraszam. Jako przywódczyni rebeliantów muszę być ostrożna. Jestem prawowitą królową. Unuratu. A ja was zabijałem przed chwilą. Przepraszam, panie Lamo. Etsli? Wciąż czekam na wieści ze zwiadu. Tak, matko. Jedna rzecz mnie zaciekawiła. Dziś rano. Mianowicie? Widziałem, jak Hakan kłócił się z sąsiadem. Wyglądał na rozgniewanego. Gdy się zbliżyłem, nagle zamilkli. A potem wybuchli śmiechem, jak gdyby ktoś opowiedział dowcip. On coś knuje. Dobra robota. Dziękuję, matko. Ktoś tu coś knuje. Gdzie ona mnie prowadzi? Bo już widzę, że nie mam za dużo klatek w tej... Sama widzisz, że w pajki tajemnice szybko wychodzą na jaw. Gdybyś w tym ukrytym mieście. Odejść od planu. Szybko się o tym dowiesz. Rozumiem. Ale ciekawe, ładnie. Przybyła pomóc w znalezieniu pewnej zguby. Nie przejmuj się tym. Dlaczego on gada tam w ich języku, a ona gada do niego po polsku? Very strange. Tradycyjny pług nożny używany w Andach do dziś. Nawet poza Paititi. Czasami proste metody wciąż nie mają sobie równych. Łuk nożny. Nowe techniki rolnicze wprowadzone przez sektę Kukulkana spowodowały tylko zniszczenie kolejnych upraw. Najpierw rozpadły się kolonie pszczół. Potem nie udały się zbiory kakao. Ziemia jest zbyt zniszczona, by wyrosło w niej cokolwiek poza kukurydzą. A łodygi są bardzo cienkie. Musimy zacząć działać, bo Paititi czeka klęska głodu. Aj, karamba! Zaszczyt. Dobra, chodźmy za nimi, bo zaraz się potem sobie pochodzimy. Czekajcie na mnie! Nie chcę się zgubić. Kim jesteś? Dobry. Ostrożnie, przyjaciółko Unuratu. Jak łaży wojownicy, nie podchodź do nich. Nieustannie wypatrują rebeliantów. I nie znają litości. Dobrze. Ale widziałem. U mnie sekta ma. Wystawia dość taki. Strażę. Czemu? Zgubiłeś kości? Dobrze. Co o, kolejna. Nawet jeżeli nikt inny go nie... Później ci wytłumaczę. Kolejna misja poboczna, to potem sobie zrobimy. Na razie chodźmy za nimi, by się nie pogubić. Jaki tutaj strażnik. Tutaj pewnie będzie jakiś kupiec. Piękne. Wiedziałem. Hej. Na targu znajdziesz wszystko. Etsli, jestem pewna. Chcesz się wymienić? Proszę, z utargu ledwo mi starczy na daninę. Daninę dla kogo? Dla sekty Kukulkana, rzecz jasna. Chcą połowy zarobku z dnia targowego. Ale jak pomyślą, że chciałem ich orżnąć... Rozumiem to. Dziękuję, Ishiki. Zrobimy interes? No pokaż, co tam ma. Szybkość napięcia, czas trzymania, zalety. Średniej wielkości kołczan. Duży, wielki kołczan. Kurwa, kupuję. Brakuje ci kołczan myśliwski. Aha, bo muszę najpierw ten, a potem ten. To wybór, moja droga, doprawdy. No to biorę od razu. Ci się przyda. Better equipped. No na to już mnie nie stać. Bogowie się do ciebie uśmiechają. Gdzie poszli moi koledzy? Zaraz będzie, że wydałem wszystko, a tu coś nie jeszcze poznajecie? Było. Co tu robisz? Skąd masz tę tunikę? Dostałam ją. Od Unuratu. O, jesteś gościem królowej. Nie chciałam cię obrazić. Proszę o wybaczenie. Nie szkodzi, nie przejmuj się. Czym mogę służyć? Co to jest? Torba na ramię. Mała skórzana torba, którą umożliwia noszenie większej liczby skutecznych i naturalnych materiałów. O Jezu, jakby się przydało! Dużo cieplący, który umożliwia noszenie znacznie większej. Ja tyle wydałem niepotrzebnie! Sprzedajemy coś. 35 skóry. No nie, no nie mogę nic sprzedać. Bo to i tak... prędko. Wracam, wrócę tu. Jeszcze tu wrócę. Nie wiedziałem, że tu są te do kupienia. Torebki! O, a co to?
Jakaś nowa. Ta wymyślna fajka została stworzona na kształt siłka Atla. Azteckiego ognistego węża o zielono-niebiesko-żółtej barwie. Jej boki są ozdobione półszlachetnymi kamieniami. Obecność jadeitu wskazuje na odrobinę wpływu Majów. Miska wciąż pachnie spalonymi korzeniami i dymem. Zapach nie jest całkiem nieprzyjemny. I'm coming, coming. Co tu się dzieje? Hakan! Co to ma być? Kultyści czekają, aż objawi się ich bóstwo. Wraz z katastrofami Kukulkan musi być złożony w ofierze słońcu. Inaczej świat umrze. Bóg złożony w ofierze? Ofiara to mój obowiązek. Przywódca sekty chce zająć moje miejsce i stać się Bogiem. Wierzę, że jesteśmy w stanie odmienić cały świat i żyć w jego raju. Odbudować świat. Co? Gdzieś już to kiedyś słyszałam. Tam jest! Mhm. Przecież to jest Dominguez, kurwa, przebrany po brodzie poznaje. Znam go. To jest doktor Dominguez. Zobaczcie! Oto instrument naszego zjednoczenia i zbawienia. Dlatego mu, kurde, ufają. Ziszczą się nasze sny o bezpieczeństwie, a także o pokoju. Ale ich wrobił. Nazywają go Kukulkanem. Naprawdę zwie się Amaru. Urodził się tutaj, a wychował w kłamstwach ludzi z zewnątrz. Lud w niego wierzy. Ale ty nie. Mój zmarły mąż, Saidi, był jego bratem. Poróżnili się co do przyszłości Paititi. Gdy Saidi odszedł, Amaru poświęcił się sekcie. Widzieliście nawałnicę. Obawiacie się, że będzie jeszcze gorzej. Więc zapewniam was, że Paititi będzie trwało w najlepsze i kwitło po wsze czasy. Dobrze go znam. Jeżeli mu się powiedzie, nikt z przeciwników na pewno nie ujrzy tego raju. No na pewno nie. Zbuntowanych czeka niepamięć. Nie, jeśli pierwsi znajdziemy skrzynię. Tak. Obyśmy znaleźli ją pierwsi. Może Amaru zostało jeszcze nieco rozsądku i miłości. Śmierć wszystkim obcym! Kara i tak was nie minie! Hakan, wystarczy. Musimy uderzyć, póki wąż jest w zasięgu. Sprawiedliwości nie krzycz, tak. Stanie się zadość. Nie narażaj naszej rebelii pod wpływem emocji. O nie. Hakan, uspokój dupę. Etli, idź na zwiad. Spotkamy się pod górą. Ostatnie ostrzeżenie. Idź. Co za głupi głupek? Idź za Etlim. W tym stroju nie ukryjesz się na długo. Wrócę tu ze skrzynią. Obiecuję. Ale teraz głośno strasznie gadali. Ostrzegaliśmy, byś nam nie wadziła. Wyszłam jedynie na przechadzkę z moim synem. Amaru już traci cierpliwość. To się nie powtórzy. A gdzie ja idę? Johna, odpowiesz? No, rozbiliśmy. Doktor Dominguez pochodzi z Paititi. Trójca jest tam obecna od XVII wieku. Były przywódca Wysokiej Rady Gualtiero de Luca Dominguez, włoski kardynał, dostrzegł w chłopcu wielki potencjał i wyszkolił go jak syna na swojego następcę. Ten piął się po szczeblach hierarchii, aż został przywódcą Wysokiej Rady. Większość życia spędził poza Paititi, do którego wraca często, choć nie na długo. Naprawdę nazywa się Amaru, ale wiele osób używa w stosunku do niego jako arcykapłana sekty w Paititi honorowego tytułu Kukulkana.
przywiózł z Kozumel klucz Chakchel i zapewnił wyznawców, że użyje go do ich ochrony. Amaru chce, aby skrzynia Ischel chroniła Paititi przed niebezpieczeństwami zbliżającymi się z zewnątrz, ale już kusi go możliwość przeobrażenia świata według własnego pomysłu. Wysuczył obóz. Wszystko w porządku. Dominguez tu jest. Przewodzi sekcie Kukulkana. To z nią walczą buntownicy Unuratu. Że co? Mieszka tu od lat. Trójca kontroluje Paititi. Rany. Idę do oka węża. Musimy zdobyć skrzynię przed następnym kataklizmem. Oko węża. Tam jest kurde ten, a teraz nie przejdę. Moja żona zachorowała, tak jak i inni. Choroba przyniesiona przez ludzi z zewnątrz. Ktoś powinien coś zrobić. A co ja ci mam zrobić? Nie jestem cudotwórcą, no bez przesady. Kobieta o ciężkich piersiach opleciona w pasie wężami. To Kwatlikwe, której imię dosłownie znaczy ta w wężowej spódnicy. Nazywano ją też Teteoinan, matką bogów. Urodziła księżyc i gwiazdy, miała ponad 400 dzieci. O Jezu! Słońca Wichiloposzli, który był również bogiem wojny. Oprócz bycia matką jest też postrzegana jako pożerająca wszystko, co żyje. Mówi się, że ją samą złożono w ofierze, by zapoczątkować obecny okres stworzenia. 400 bachorów. Dawniej cały czas bawiłem się z Edslim, ale ostatnio rzadko go widuję. Chyba rozumiem dlaczego. Ma na głowie ważne sprawy, ważne dla wszystkich tutaj. Ale tęsknię za nim. Nikt nie potrafił rzucić kamieniem tak daleko przez rzekę jak on. Mały siłacz, no. Mały siłacz. Ile teraz mogę mieć strzał? O kurwa, 50? 45. Stówka. Kiedy po długiej porze suchej wreszcie spadł deszcz, szczury wyszły z nor w poszukiwaniu jedzenia. Przyniosły ze sobą pasożyty. Chorzy krwawili z uszu i nosa, po czym masowo umierali w męczarniach, przez co wiele ludnych, dawniej miast opustoszało. Ups. No dobra. Where are we going? My idziemy na górę, tak? No proszę, tutaj mamy... A nie, myślałem, że kurde mamy ten... Czy w twoich stronach dzieci drwią z autorytetów? To chyba część dorastania. Przesuwanie granic. Nawet i zrobili tatuaże na nogach. Grozi? Nie, strażnicy grożą, ale kiedy byli mali, też rzucali kamieniami. Jezus, Lara, jak ty się im oddałaś w pełni. Ajajaj, przepraszam. Dobrze, tak się oddawać, kurde? Nawet nie wiem, gdzie mam iść. Gdzieś tam do góry. Malachatakapatakitaka. Malakitikitaki i kasztanki. Cześć, lamuś, mogę cię pogłaskać? Nie. Go nie pluj. To, że zabiłem ci potomstwo, to nie znaczy, że od razu musisz pluć. Ale się tu bawią. Według legendy krąg siedmiu strzeże bogactw. Ale zajrzałem po prostu w każdy kąt i wciąż nie mogę ich znaleźć. To nie ma najmniejszego sensu. Po co zadawać sobie trud wymyślenia zagadki, jeśli nie ma żadnej nagrody? Okej. Nie wiem, kto pytał, ale okej. Zielone. 8 tera. Jak przepowiadało proroctwo, pośród słupa ognia płonącego przez noc, zniszczenia naszych świątyń i ostrzeżeń płaczącej kobiety i dwugłowego mężczyzny ze wschodzącym słońcem, przybyli obcy wojownicy na wielkich jeleniach. Wyrżnęli słabych przywódców i przywłaszczyli sobie ziemię i ludzi. Pchnę się do góry? No, trochę się pchnę.
Znaczy pchnę. Powoli do przodu, nie? Macianta. Mamy monolit. Użyj teraz, by rozszyfrować. Nie rozumiem, co to znaczy. Kurde, muszę być lepszy. Dialeckie muszę te rozwinąć. O! Wczytywanie? Kolejny monolit. Opisuje coś, co jest blisko. Kanały niosą wodę do suchych części wioski. Poniosły i mnie. Kanały niosą do suchych części wioski. Poniosły i mnie. Do suchych części. Gdzieś tu. Dobra, to jakby to jest tutaj. To idzie tu. Idzie tu. Tutaj. Nareszcie. Mamy to. No nie, Max! No po prostu Max. Obóz, no kurde, w końcu. Nie sądzę, żeby cokolwiek mogło mnie przygotować na Paititi. Ci ludzie, ich historia, wszystko co przeżyli i kim się stali. Usłyszeć jego wizję, Amaru, Dominguez, Kukulkan, chce tylko chronić Paititi. Widziałam jednak, do czego może się posunąć. Śmierć i okrucieństwo. Łuk puka puka. Kąszenie węża. Łuk wygnanego lisa. Słabe to wszystko. No nie mam na co, nie mam na co wydawać. Zdobycz. Instynkt przetrwania podświetla pułapki. Ten instynkt przetrwania jest do dupy. Wcześniej wystrzel. Strzały, dwa cele namierzone. Na co mam wydać? Wydaję na to. Wyceluj left thumb? Co kurwa? Zaciągniętego łuku przytrzymaj. Przybliż ku na dwóch wro... Ale kurwa skomplikowane. Ja pierdzielę. Tu mam dużo ulepszeń do ulepszenia. A ulepszmy sobie tego digielka. Czy on będzie lepszy? Że digielek to na prochy bardziej. Taki. Ale już jest chyba lepszy, co? Obrażenia ma większe. Chciałem na coś wydać, kurwa. Co mam założone? Efekty brak. No i zajebiście. Ja tu nie jestem jakaś miękka babka, ja się nie będę dawał efektom. Nie ma efektów i dobrze. Po co się dawać jakimś efektom? Unuratu przebiła się przez tłum i przeszła obok tronu, ale nie usiadła na nim. Dlaczego wciąż wierzymy w to kłamstwo? Zapytała zgromadzonych ludzi. Miastem rządzi Kukulkan, a ja nie będę dłużej siliła się na uśmiech i udawała, że jest inaczej. Nie będę jego marionetką wyprowadzaną, żeby się uśmiechać i pomachać ręką. Strażnicy szybko jej przerwali i wyprowadzili ją. Następnie z bronią w rękach ruszyli na tłum, by go rozpędzić. Brawo, Unuratu. Broń swojego. Dobrze. A tu kto tutaj ten? Ktoś sobie rysuje? Przychodzisz tu uciec od zgiełku miasta. Dam głowę, że z każdym dniem staje się coraz głośniejsze i bardziej ruchliwe. Ludzie też się zmieniają. Mają coraz większe zachcianki, czy chodzi o żywność, odzież czy biżuterię. A skąd ty to wiesz? Zaglądają ukradkiem do domów sąsiadów i pragną rzeczy, które widzą.
Nikt nie jest zadowolony z tego, co ma. Trudno to znieść. Ja jestem zadowolony ze wszystkiego. Czasami marzę o wymknięciu się. Chciałabym wsiąść do ja nikomu nie zaglądam w okno. Płynąć w górę rzeki. Zrobiłabym to, ale nigdy nie byłam poza miastem. Byłaby to poważna decyzja. Muszę jeszcze to przemyśleć. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Czuję, jakby chmura nade mną się rozwiała. Nie ma to, jak się wyspowiadać nieznajomemu ze wszystkiego. Nie? A co to za karaczan? Tak wygląda jak karaczan. Ishiki, chciałabyś posłuchać historii, którą opowiadała moja matka? Z wielką chęcią. Pewnie zauważyłaś oczka wodne w różnych punktach miasta. Wiesz, no. Skąd się wzięły? Nie, skąd? Mieliśmy kiedyś królową, bardzo próżną kobietę. Nakazała wykopanie tych studni, żeby mogła oglądać swoje odbicie, kiedy przechadzała się po mieście. Pewnego dnia, gdy usiadła przy jednej z nich, na powierzchnię wypłynęła ryba. Królowa się rozzłościła. Zmarszczki na wodzie zepsuły jej odbicie. Próbowała złapać rybę, ale poślizgnęła się, wpadła do wody i zniknęła. Wow. Zniknęła? Podczas poszukiwań odkryto wiele tuneli pomiędzy studniami, ale jej nie odnaleziono. Niektórzy mówią, że królowa wciąż tam jest i próbuje złapać rybę. To wszystko przez rybę. Dziękuję, to nie lada opowieść. Wszystko przez rybę. Ryba zdrajczyni. O, tu coś kolejne do czytania. Sobie po prostu chodzę i znajduję coś, nie? Wieśniak twierdzi, że widział na ulicy dziwne stworzenie. Poszedł za nim w ślepy zaułek, w którym stworzenie zniknęło. Mieszkanka miasta opisuje podobne doświadczenie w górnej dzielnicy. Po przebudzeniu się zauważyła, że coś próbuje wejść przez okno na drugim piętrze. Kiedy krzyknęła, to coś upadło na ulicę i zniknęło. Obserwacja będzie kontynuowana. Może ten dzikus jakiś? Może jeden właśnie z tych dzikusów tu też był? Maczata, 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 maczata. Tak gadają. Sorry, sorry. Tutaj mamy kolejny monolit, widzę. Sobie zobaczmy. A to nie zielony. Itsamna to syn majańskiego boga stwórcy Hunapku. Był bogiem edukacji odpowiadającym za wynalezienie pisma i książek. Dzięki temu stał się istotną postacią w rozwoju kultury Majów. Był też bogiem rolnictwa i stworzył uprawę. Miał w swojej mocy nawet doktorów, lecząc ludzi z pomocą rozgrzanej do czerwoności dłoni. Zwykle Itsama przyjmował gadzi wygląd, ale był też znany jako Kinich-Awa, Ara Ognista, patron liczby 4, panujący nad suszą i chorobą. Okej. Grubo, grubo. Tu. Mieszkańcy Paititi pogodzili się żółte. Między sobą i ruszyli w ślad. Żółte zaraz będę miał na drugim poziomie. Niedawno ogłoszonym władcą. Do miasta w górach, gdzie mieli rozpocząć od nowa. Pewni, że nie popełnią tych samych błędów, co poprzednicy. Tak mi to sprawnie idzie, wam powiem. Maska z azteckim motywem, ozdobiona nice. Przedmiotami jaka papuzia w okolicach Paititi. Coraz bliżej wysokości. Wszystko pilne. Więcej nie uniosę. Oho. Tu coś jest, jakiś dokument jeszcze. Tu jest jakaś płaskorzeźba. Kurde, dużo tego. Relikt. Masakra. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Dobra, muszę stąd jakoś zejść, bo tu... O! Kolejny. Żółty chyba. Nie, zielony. Strzegący zawiedli i teraz muszą odzyskać, co utracili. Dzień dobry. Nie mam na to miejsca. Tłoczno dzisiaj. Kukulkan obiecał dobrobyt. Co tu tam takie chude? Pieski?
Paszta na wytyk. Oby nie pieski. Ja mam tam wejść, tak? Akurat ładną sobie trasę zrobiłem. Unuratu i jej buntownicy to prawdziwi synowie i córki Paititi, jeśli chcesz wiedzieć. I nie tylko ja tak uważam. Ale najwyraźniej tylko ja mam odwagę to powiedzieć. Zbliża się oczyszczenie i to ród Unuratu powinien złożyć w ofierze Kukulkana, by przywrócić słońce, a nie odwrotnie. Ale tego rodzaju przemyślenia przynoszą ludziom śmierć, więc nic dziwnego, że się ich nie wypowiada. Róbcie tam, co chcecie. Oj, ale tu jest tutaj... Gdzie moja matka? Stara się pogodzić strażników z Hakanem. Co jest poza... Paititi? Cóż, dużo różnych rzeczy. To jest bardzo duży świat. Większy od Paititi? O wiele większy. Jest większy od setki Paititi. Co? Zabierzesz mnie tam? Zdaje się, że twoja matka może mieć obiekcję. To, czego szukasz, jest tam. Skąd mam wiedzieć, że to ta komnata? Po zapachu śmierci. Jeśli przeżyjesz, będziesz mogła wrócić, korzystając ze starego systemu irygacyjnego. Spotkamy się na miejscu. Uważaj, sekta często wysyła tam patrole. Larko, poczekaj, bo tutaj coś wszystko leży. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Ceremonialny gwizdek używany przy składaniu ofiar z ludzi. Ale gwizdek. Dźwięk wydobywający się z instrumentu w kształcie czaszki porównywano do udręczonych krzyków umierających i zmarłych. Mówi się, że przenikliwy gwizd toruje niedawno zmarłym drogę do podziemnego świata. Gwizdka śmierci używa się też w czasie walki, by siać postrach w sercach nieświadomych wrogów. No to gut gwizdek. Dobra, wchodzimy. Jak mówi, że tam jest skrzynia, ja muszę to sprawdzić. Rosnąca gwałtownie liczba ludności i brak planowania przestrzennego były przyczyną wielu problemów w osadzie. Rolnicy wykarczowali dżunglę. Strasznie dużo jest tych znajdziek, nie? Na żyznych brzegach rzeki. Przy pierwszych obfitych deszczach spowodowało to niszczycielską powódź. Przetrzebienie zwierzyny zmusiło myśliwych do coraz dalszych polowań. Kilka grup walczących o nadzór nad osadą spierało się, często zaciekle, o najlepszy sposób na rozwiązanie tych problemów. Dobra, niech mi dadzą już do zabójstwów. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Trójcy, bo kurde, ja muszę pieniążki pozbierać na kieszonki większe. Przydałoby się. Ulala. Coś tu leży. To potężna broń. Ciężkie drewno obłożone ostrymi zębami z obsydianu. Z łatwością zatrzymałaby nieopancerzonego przeciwnika. No co? Coś tu było. Sądząc po plamach krwi, tak właśnie się stało. Aha, no to super. Dzięki, Lara, co ja bym bez ciebie zrobił? W porządku. Opa. Siup. Siup, hop, siup, w dup. O kurde, blisko było. Odkryto nowy obóz. No i dobra. Tu nie przejdę. Możliwe, że teraz zdobędę jakąś umiejętność. Tędy. Tu jeszcze coś do czytania. Z uwagi na brak wieści od Lopeza, niektórzy członkowie kierownictwa zaczęli mieć co do niego wątpliwości. Nasza grupa została wysłana na południe na poszukiwania. Przodem puściliśmy tubylców, bo nie wiadomo, czy mieszkańcy miasta nie zabili Lopeza, gdy tylko się tam zjawił. Wrócili z informacją o chorobie pustoszącej miasto i szybko obmyśliliśmy plan, jak obrócić to na naszą korzyść. Ach, trójca, ja was dorwę, nie? I będzie koniec po prostu gry. Zabije wszystkich. Lara zabije wszystkich. Ale kurde, kości. Ten nowy... Nie, to ten.
Zdaje się, że przedstawiono tu Unuratu na czele buntu i niemal całkowite zaćmienie w tle. No dobra, chodzimy. Smród śmierci, no. Pewnie o tym miejscu wspominał Etzli. No, dokładnie. Pepnij się na brzuch węża. Ja nawet tego brzucha nie widzę. O! Spokojnie, Lara, spokojnie. Tak jak mówiłem, spokojnie, Lara, spokojnie. Coś tam coś gada. Ale tu są nawet świeże ciałka. Oj, przepraszam pana. Nie wymiotuj mi tu teraz. Oszczy gnoju. Dobra, tylko powoli. Powolutku i do przodutku. Damy radę. No ale śmierci to tu dużo, no. Tyle śmierci, że aż śmierdzi. Naprawdę? Przecież widziałem animację zaczepienia. Naprawdę. Nie. Widziałem animację zaczepienia, no kurde. Nie wytrzymie. Dobra, tylko powoli. Rzuć czekanem z liną przy użyciu E podczas skoku, sięgnąć odległych półek. A w co ja wcześniej zrobiłem, kurde? No, robiłem to samo. Dasz sobie radę. I mi rzuciła, kurde, to samo miejsce, ale jakby nie złapało. Albo ja już jestem ślepy. O! Rytualna ofiara. O fuj. I to jeszcze bez głowy. Ofiara bez głowy. Spokojnie. No po prostu super i muszę się ciągać dalej po tych zwłokach. Chyba nie mam wyboru. Żygnę zara. O, aż mi się odbiło. Ojeju. Trauma na całe życie. Tam jeszcze ktoś chodzi. Zabij go! Czy to jeden z rebeliantów? Jest taka możliwość, Laro, że to jeden z rebeliantów. Rebeliantów, przepraszam. Wąż ze srebrnym okiem. Jestem na dobrym tropie. Tak, tędy. No innego przejścia i tak nie ma. Albo tędy, albo się cofamy. Zapach staje się silniejszy. No tutaj srebrnej skrzyni tak pewnie nie będzie. Johna, znalazłam drugiego węża ze srebrnym okiem. Chyba zbliżam się do celu. Rozmawiamy z Uczu o tatuażach. O tatuażach? No, widziałaś ten na ramieniu Unuratu? Czapla i zaćmienie. To może mieć coś wspólnego ze srebrną skrzynią. Nie wydaje mi się. Trzeba spalić tę przeszkodę. Herb rodu Unuratu.
Ukończ próbę węża. Ale nie bariery. Lara będzie, spokojnie. To chyba jedyny sposób, okej? Daj mi pozbierać wszystko. Że zaraz coś odpalę i będzie jakaś sekwencja mocna. 75, nice. Samotna postać sprawia wrażenie spokojnej, jakby na coś czekała. Dziwnie, że ja tu nic nie widzę, nie? Bariery. Musi być sposób na podpalenie bariery. Czekaj, bo ja się teraz zastanawiam. Tutaj muszę chyba puścić tego, ropę. Znaczy ropę ten. Pełno tu ropy. Nie, ropa, i dobrze. Krwi. Ropokrew. Jeśli nafta jest łatwopalna. Czekaj, co ty chcesz teraz zrobić? No przecież już jest tutaj chyba. Czekaj. A nie mogę sama? Jeśli nafta jest łatwopalna, to za mokro. Muszę czymś to dodatkowo rozpalić. Za mokro. Słyszeliście ją za mokro. Jeśli nafta jest łatwopalna. Jej jest za mokro. Proszę. Odpaliło się. Bariera nie jest problemem. Pora ruszać. To ruszamy. Coraz ciemniejsze zakamarki. Jeszcze coś jęczy. Czy ta komnata służyła do spuszczania krwi? Oh my god, nie. Bariera. Spuszczanie krwi. Musi być jakiś... Cholera, spływanie tam, gdzie trzeba. Mówisz? Musi być jakiś sposób, żeby ruszyć drugie koło. Musieli składać setki ludzkich ofiar, żeby krew wypełniła te kanały. Dobra, to przekręcimy to inaczej. Nie, do przodu. O. Teraz powinno polecieć. Bardzo ładnie. Tak, źle. Jeszcze nie tak. Nie. Teraz patrzę. Sit. Nie, dobra. Zróbmy to inaczej. Najpierw ustawmy, żeby to poleciało, a to potem odetniemy. O.
to odetniemy na razie i ustawimy normalnie. No stój, stój! O! I teraz powinno być git. Tak mi się wydaje. Tam już mam nastawione dobrze. Leci. Tak, leci ładnie. No i pięknie. Teraz muszę znaleźć srebrną skrzynię. Where are you, srebrna skrzynia? Silver chest, my kaczapata. O, a co to? Jakiś wąż. Czyli to tego brakuje trójce. To może to lepiej schowaj gdzieś. No. Gdzie ja tu wypłynęłam? A ty co? Co jest? Gnoje! O fuck! Da, oni tylko włócznie mają. Naprawdę będziemy spierdzielać? Niech to szlak. Takie znasz teraz pipidówy? Ale ze mnie pipcie teraz. Aha, bo ja nie mam nic. Dobra, nawet łuku nie mam. A nie, no miałam przed chwilą przecież łuk. Przecież ja bym ich załatwiła raz, dwa. Przepraszam. O! O, sznoju. Dobra, chociaż on umarł, ja przeżyłam. Szczęście. Porwali ci syna! Unuratu, idziemy do niej. Jak możesz, to wróć. Uczu, chcę cię o coś prosić. Chyba chodzi o przysługę. Dobrze, wrócę, kiedy tylko będę mogła. Umiejętność. Dostępny jeden... A, to jak jeden, to gówno zrobię. Kurde, gdzie... Gdzie ja teraz jestem? O! Jak jestem tutaj, to mogę teraz iść... zrobić to pieprzone zadanie. Poboczne. No, Laro! Skakuj. Wiem, że to nie tu. Twoi przyjaciele robiliście przy granicy z dziczą. Szukaliśmy tylko latawca. Nigdy tam nie chodźcie. Pamiętajcie. Będzie tu i na dół. Okej. Okay. Już mi się trochę znudziło cały czas chodzenie po tej wiosce. Dobra, tutaj mamy kolejny ten monolit, to sobie podnieśmy. Pielgrzymka przybyła do rozwidlenia dwóch rzek. Postanowiła się tu osiedlić.
Wybudowano dwie piramidy i zaczęto nowe życie w roli strażników skrzyni. Okej, dobra, to jest gdzieś tam. On gdzieś tutaj siedział na dupie, nie? Tutaj siedział, o. Widzę go, nawet u gul. Wszystko w porządku? Nie, truposzpisko zabrał mi kości i nikt nie chce mi uwierzyć, ale on je ukradł. Fryzjera chyba też ci ukradł. Zabrał ci kości? Na pewno ich nie zgubiłeś? Jesteś tak okropna jak reszta. Przepraszam, masz rację. Coś ci powiem. Będę się uważnie rozglądała i jeśli zauważę truposza pisko, poproszę, żeby oddał ci kości. Naprawdę? Wierzysz mi? To nie pierwszy raz, kiedy zmarli do mnie mówią. Znajdź truposza pisko. On jest gdzieś tam, co? Unuratu musi martwić się o Edsliego. Muszę powiedzieć jej, że został złapany. To zaraz. Najpierw priorytety. Czyli poboczna misja. O, tu kolejny monolit. Też zielony. Trudno to rozszyfrować. Ludzie osiedleni pomiędzy dwoma rzekami. Nie byli sami, ale ci przybysze nie wyglądają na niebezpiecznych. Kurde, on jest gdzieś tam na górze. Kurde, jak tam wejść? Tutaj widzę zestaw survivalowy. Nie, może tutaj? Jakoś. Tę jadeitową maskę kładziono w czasie pogrzebu na zwłokach arystokraty. Ale ładna. Rzemieślnicy byli podobno w stanie stworzyć niemal identyczną podobiznę noszącego. No to good for him. Kurwa, tu nie ma wyjścia. To niepotrzebnie tu wchodziłem. Czyli to nie tutaj. No tylko było wejście po znajdźkę. Siema. Dobre jedzonko. Ale to jest pogmatwane. Nie, już mi się nie chce sprawdzać, co to jest, naprawdę. Mieszkańcy Andów od... Lalala, dobra, to repka dla babsi Fora, kurde, Amazonka. Fajnie. Szukam schodów. Musi martwić się o Edsliego. Muszę powiedzieć jej, że został złapany. Za chwileczkę. Wszystkiego się dowie. O, tutaj. To ty jesteś truposzem pisko? Widzisz mnie? Wreszcie, pisko dostrzeżony. Czy ty też jesteś martwa? To ty musisz być truposzem pisko. Jestem pisko, sługa bogów. Jesteś chory na łeb. Lara, ładne imię, Lara. Nie jesteś martwa? Podobnie jak ty. O, ależ jestem. Jako dziecko miałem być złożony w ofierze. Miałeś. Powiedli mnie na górę, rytuał został zakończony, ale... Ale przeżyłeś. Tylko moje ciało. Dla przyjaciół i rodziny jestem martwy. Żyję z ofiar, które mi zostawiają. Spotkałam chłopca, który twierdził, że pisko ukradł jego kości. Taki? To syn bardzo zadufanego wielmoży. Chciał ze mną zagrać. Przegrał. Nie posiadam zbyt wielu rzeczy, ale kości wygrałem uczciwie. Jeśli chcesz, mogę z tobą o nie zagrać. Masz na to ochotę? A mam wybór? Pomów z pięcioma wygnanymi ludźmi. Zaczerpnij z ich mądrości i powiedz, czemu taki przegrał. Wtedy oddam kości. Oh my god. Mogę to zrobić. To taka chujowa misja? Nie, dziękuję. Będę grał z kości z ludźmi. Tu musi martwić się o Edsliego. Muszę powiedzieć jej, że został złapany. A tu wytrychy. Dobra, nie, to ja tego nie robię. Podziękuję. Idę, bo się Unuratu martwi. Teraz jak tu najszybciej zejść na dół?
No tu nie. Dojdźmy jeszcze do Unuratu, powiedzmy, i sobie zakończymy odcinek. Nie będę, kurwa, grał specjalnie w kości, no. Tu się kąpają. Tu w prawo. Ty mały gnojku. Wiem, że Pisko zabrał moje kości. Liczę, że je odzyskasz. Nie, bo mnie oszukałeś. Jeb się. Wygrał je uczciwie? Nie ma zadania. Wygrał je uczciwie. Po prostu. Koniec. I tyle. Nie muszę tego robić. Wracamy. Tutaj? Tak, tutaj. Unuratu! Etsli został porwany. Wiem. Trzymają go w koszarach. Obmyślamy plan uwolnienia. Próbowałam go wydostać, wybacz. To wojownik. A to co? To jest klucz. Wygląda jak... jakby pochodził ze świątyni w górach. Przecież to zaraz obok jego więzienia. Czy skrzynia i szczel łączy się z koszarami? Czy to właśnie dlatego sekta zajęła świątynię? Możliwe. Jest silnie strzeżona. Jeśli mamy wejść, to tylko po cichu. Bez hałasu. O Boże! Misja po cichu. Tak, była jedna. Przy kopalni soli, ale się zapadła. Jest niebezpieczna. Powinnam sobie z tym poradzić. Być może wyszłaś żywa z dołu ofiarnego. Ostatni raz byłam tam jako dziecko, ale z tego, co pamiętam, koszary mieszczą się w wewnętrznej twierdzy. Jeżeli dostanę się od tyłu, utoruję przejście i cię wpuszczę. Uwolnimy Etsliego i znajdziemy skrzynię. Zadbam o syna. Zajmij się skrzynią. Dobra. Ale to już zrobimy w kolejnym odcineczku. Zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał i do następnego. Bye, bye.